Budujemy Sportowy Kraków, Anna Kozińska. Witam i zapraszam na nasze kolejne spotkanie. 5 lat temu w Tauro na arenie Kraków kibice oglądali ich podczas Mistrzostw Europy, a teraz konkurencja będzie silniejsza, bowiem do stolicy Małopolski przyjadą najlepsze zespoły z całego globu. O czym mowa? O Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej mężczyzn. Tutaj biało-czerwoni przy dopingu polskich kibiców znów przeżywać będą ogromne sportowe emocje. Zobaczmy i posłuchajmy, co już wiadomo o tej imprezie. Polska i Szwecja, czyli organizatorzy kolejnego święta dla fanów piłki ręcznej mężczyzn. A skoro najlepsze zespoły wkraczają do rywalizacji nad Wisłą, to dla przedstawicieli Krakowa oczywiste było, że taka impreza musi zostać rozegrana w stolicy Małopolski. Przede wszystkim to oznacza kolejną wielką promocję Krakowa na całym świecie. Jak wiemy, promocja poprzez sport, poprzez takie imprezy, poprzez Mistrzostwa Świata, czyli imprezy o największej randze, to jest najtańsza forma promocji miasta. Myślę, że po tych ciężkich czasach, które mam nadzieję powoli mijają, taka promocja jest potrzebna i myślę, że te Mistrzostwa Świata w styczniu 2023 to będzie kolejny wielki sukces nie tylko polskiego sportu, ale również Krakowa jako miasta gospodarza wielkich imprez sportowych. Było kilku kandydatów, zostaliśmy wybrani. Po raz pierwszy w Polsce w ogóle tego typu impreza wyjdzie o piłkę ręczną. Po prostu jesteśmy najlepsi. Ja sądzę, że kibiców nie trzeba zachęcać, bo Tauro Arena jest zawsze pełna, gdy idzie o tego typu imprezy. Pełna była 5 lat temu, gdy Polacy rywalizowali w Mistrzostwach Starego Kontynentu, jedna z największych hal sportowych w Europie. Nasza krakowska arena była wtedy sercem turnieju. Tu oglądaliśmy mecze biało-czerwonych i najważniejsze rozstrzygnięcia tamtego czempionatu. Takiej atmosfery, jaką potrafią stworzyć polscy kibice, nie da się zapomnieć. Chyba nie tylko piłka ręczna pokazała w 2016 roku, że atmosfera w Krakowie była przepiękna, bo również inne dyscypliny występują tutaj i publiczność pokazuje, że potrafi stworzyć piękną atmosferę. Ja pamiętam Kraków z tych czasów jako młody zawodnik, gdzie zacząłem tu uprawiać piłkę ręczną, jak i również mistrzostw i to są takie pozytywne emocje. W Krakowie, w Tauron Arenie, podczas uroczystej konferencji zapowiadającej Mistrzostwa Świata zostały już podpisane listy intencyjne dotyczące współpracy przy organizacji imprezy pomiędzy Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce, Krakowem, Polską Organizacją Turystyczną i Województwem Małopolskim. W Krakowie zostanie rozegranych 21 meczów. Nasi szczypiorniści w pierwszej fazie turnieju grać będą w Katowicach. Do areny biało-czerwoni przyjadą po, co oczywiste dla polskich kibiców, awansie do fazy głównej turnieju. Niestety nie było mi dane jeszcze grać w Tauron Arenie, ale z tego co widać w telewizji na meczach, czy piłkarzy ręcznych właśnie 5 lat temu, czy siatkarzy, którzy też tutaj grają dosyć często, to na pewno widać, że atmosfera jest wyjątkowa. Jest bardzo dużo kibiców, jest bardzo głośno, także to co zawodnicy bardzo lubią, to wsparcie z trybun jest bardzo ważne dla nas i mam nadzieję, że będzie mi dane już za rok spróbować tego. Kibice piłki ręcznej już nieraz cieszyli się z sukcesów naszych kadrowiczów. Biało-czerwoni mają na koncie 4 medale wywalczone w Mistrzostwach Świata. Ostatni w 2015 roku. Polacy grali wtedy w Katarze, a w decydującym meczu przeciwko Hiszpanii po dogrywce wygraliśmy 29-20. Będzie rzut z zabiegu. Jurkiewicz się ogląda, spogląda na Tomasa. Uwaga, rzut! Nie! Nie! Brązowy medal! Polska brązowy medal! Teraz polska piłka ręczna czeka na kolejne sukcesy, które przypomną o sile i bogatej historii tej dyscypliny. Jesteśmy przekonani, że każdy mecz, każdy turniej przybliża naszych zawodników do poziomu światowego. Już teraz można powiedzieć, że w gronie naszej reprezentacji jest kilku bardzo wybitnych zawodników, reszta bardzo szybko może do nich dołączyć. No, jestem przekonany, że ten zespół może osiągnąć sukces. Może jeszcze nie w 2023 Mistrzostwo Świata, ale będziemy o duże cele starali się walczyć. Oprócz meczów najlepszych zespołów walczących o Mistrzostwo Świata, Tauron Arena Kraków będzie też miejscem rozgrywania turnieju Four Nations Cup, czyli sprawdzianu generalnego przed docelową imprezą. Puchar Narodów jest zaplanowany na koniec grudnia przyszłego roku. A już niedługo, po 20 grudnia, nasze kolejne spotkanie. Opowiemy m.in. o Mikołajkach oraz pracowitym i efektywnym dla Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie w 2021 roku.